Magazyn Teledziennika Kamila Lencnowicz. Witam Państwa i zapraszam. Wałbrzyska Policja szykuje się na nadchodzące wybory. Policjanci ze zmożoną siłą będą pilnować, aby wybory samorządowe w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim były uczciwe, tak aby uniknąć wpadek z ubiegłych lat. Uruchomiono nawet specjalny telefon alarmowy. Główną bolączką kilku ostatnich wyborów samorządowych w naszym regionie było kupowanie głosów. Część spraw do tej pory wisi na sądowej wokandzie. Aby taka sytuacja nie miała miejsca w tym roku, władze Wałbrzycha przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu apelują do kandydatów i wyborców o uczciwość 16 listopada. Dodatkowo na czas wyborów w Wałbrzychu i w powiecie wałbrzyskim będą widoczne piesze i zmotoryzowane patrole policji oraz policjanci w cywilu, którzy będą mieli za zadanie reagować na każdy sygnał dotyczący łamania prawa. Korzystamy z doświadczeń poprzednich wyborów. Będziemy w wymiarze służb patrolowych na ulicach nie tylko miasta Wałbrzycha, ale wszystkich miejscowości powiatu wałbrzyskiego. No i główne zadanie oczywiście będzie związane z tym, żeby reagować na wszelkiego rodzaju przypadki, które mogą zakłócać przebieg wyborów i które są przypadkami łamania, czy mogą być przypadkami łamania prawa. W tym dniu będzie na pewno wzmożona obecność policjantów, też ruchu drogowego, policjantów prewencji. Będziemy przygotowali się również do właściwego wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych w takiej sytuacji, gdy dojdzie do takiego obowiązku, aby dokumentować ewentualne przypadki naruszenia prawa. Od dzisiaj aktywna jest również infolinia pod numerem telefonu 74 842 08 88. Każdy będzie mógł zadzwonić i zgłosić niepokojące go sprawy związane z wyborami. Technoinkubator w Nowej Rudzie Słupiec już otwarty. Pokopalniane budynki zastąpiła nowa przestrzeń dla biznesu. Jest to miejsce dla małych firm skupionych na innowacyjnych nowych technologiach. Zadaniem inkubatora jest zapewnienie realnego udziału nauki w projektach biznesowych. Oficjalne otwarcie technoinkubatora odbyło się 17 października. To kolejny element parku technologicznego. Dzisiaj ta część przeznaczona przede wszystkim do młodych, nowych przedsiębiorców. Jestem przekonany, że to dobra inicjatywa, która bardzo szybko znajdzie oddźwięk wśród tych osób, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą. Pan z racji jakby pełnionej funkcji pewnie zwiedza wiele tego typu miejsc. To miejsce, to noworudzkie miejsce na tle innych, jak się prezentuje według Pana? To miejsce pokazuje, że społeczność lokalna i ich liderzy, bo bez liderów nie ma postępu, dobrze sobie radzą z tą trudną sytuacją, z tym dziedzictwem bezrobocia i zamknięcia największego zakładu kopalni. I dzisiaj możemy powiedzieć, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i nowe otwarcie dla Nowej Rudy. Jestem przekonany, że wkrótce ilość miejsc pracy, które powstaje w tym miejscu, też w strefie ekonomicznej, będzie przewyższała ilość miejsc pracy, które były w górnictwie. Technoinkubator to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego Agrorek SA w Nowej Rudzie. Jest on ostatnim elementem strefy poprzemysłowej w Nowej Rudzie Słupiec skierowanej do przedsiębiorców. Otwieramy technoinkubator, czyli miejsce dla innowacji, dla firm innowacyjnych, dla nauki wspierającej biznes i przedsiębiorców tutaj działających. Jest to kolejny element budowy Noworudzkiego Parku Przemysłowego, którą już rozpoczęliśmy wiele lat temu i kontynuujemy. Już dzisiaj są firmy, są najemcy, są miejsca pracy, które w ramach Parku Przemysłowego w Nowej Rudzie powstały. Kiedyś były tu tylko zgliszcza kopalni, nie było uzbrojonych, przygotowanych terenów, nieruchomości. My je wybudowaliśmy, my je przygotowaliśmy wspólnie z strefą ekonomiczną i oczywiście w ramach projektów tu realizowanych. Już dzisiaj szykujemy oczywiście następne projekty. Chcemy
czy pracujemy nad klastrem surowcowym aglomeracji wałbrzyskiej, będącej porozumieniem 22 gmin i chcemy, aby te nowoczesne technologie w dziedzinie surowców mineralnych rozwijały się tutaj. Nie byłoby oczywiście tego bez współpracy z wieloma osobami, które angażowały się przez lata i pomagały nam w tym projekcie. Bo to nie tylko my z panem prezesem Dudzikiem, ale to pani poseł Wielichowska, to pan senator Jurcewicz, to ludzie z Agencji Rozwoju Przemysłu, to marszałkowie województwa, którzy po drodze wspierali te projekty. Dzisiaj możemy mówić, że część kopalni zmieniła swoje przeznaczenie, zmieniła swoje funkcje, przyjęła nowe firmy i oprócz tego, że rozwija się tu biznes, pozbywamy się zniszczonego, zdegradowanego poprzemysłowego majątku. Nowa Ruda to taki trochę Wałbrzych w pigułce. Te same problemy pokopalniane, ogromne zaniedbania wieloletnie wynikające z monokultury kopalnianej, węglowej, ogromne problemy społeczne. Właściwie ten sam schemat, który przeżywaliśmy przez kilkadziesiąt, prawie 20 lat w Wałbrzychu. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które jest takim jasnym punktem na mapie odrodzenia Nowej Rudy i aglomeracji wałbrzyskiej. Trochę wcześniej powstawały podobne inicjatywy w Wałbrzychu, choćby Tea Park w Szczawnie-Zdroju, strefa ekonomiczna, szybciej się rozwijające początkowo w Wałbrzychu, ale już tu się budują nowe hale. I mamy ciekawy pomysł w budynkach pokopalnianych, stworzone przestrzenie dla małych przedsiębiorstw, kilkuosobowych, czyli ktoś ma pomysł, chce mieć miejsce pracy, stworzyć to miejsce pracy, to jest dobre miejsce. Ciekawe, bo powstało w budynkach pokopalnianych. To jest taki trochę symbol, jak odwrócić złą kartę z pokopalnianej przeszłości do zupełnie nowych czasów, XXI wieku. Oczywiście z pomocą środków unijnych, ministerialnych, ale z wielką aktywnością lokalnych społeczności. Aglomeracja wałbrzyska to jest właśnie jeden ze sposobów, jak takim inicjatywom pomóc. Będziemy mieli na to pieniądze, mamy na to pieniądze. Przypominam, że czy już sygnalizuję, 9 listopada otwieramy również ogromną przestrzeń pokopalnianą, ale w zupełnie innym celu, kulturowym, powiedziałbym poznawczym, czyli stara kopalnia w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki. To, co dzisiaj tu widzimy, będzie tam kilkakrotnie większe. Dobry dzień dla Nowej Rudy, dobry dzień dla tu mieszkających ludzi, dla aglomeracji wałbrzyskiej. Czy ja podziwiam to, co w Nowej Rudzie obserwuję, bo przecież Kudowa i Nowa Ruda, można to porównać z początkiem lat 90. Oczywiście w innym zakresie, bo my miasto uzdrowiskowe, ale jednocześnie wielki zakład przemysłowy 2,5 tysiąca na 10 tysięcy, trochę więcej jak 10 tysięcy mieszkańców. Natomiast Nowa Ruda, tętniąca wielkim przemysłem, najbogatszym, czyli górnictwem, 28 tysięcy, też umarła, tak jak i Kudowa, bo jeszcze oprócz KZPB to jeszcze FWP, ponad 50 obiektów funduszów czasów pracowniczych i 500 ludzi, kobiet głównie. To nie było łatwo. Tam bezrobocie mieliśmy około 70 parę %. To rzeczywiście wyglądało na pogrzeb gminy i jednej i drugiej. I podziwiam i jednocześnie gratuluję burmistrzowi Nowej Rudy tak wspaniałej firmy, jaką jest Agencja Rozwoju Regionalnego. Remont byłych górniczych obiektów, aranżacja terenu, wyposażenie kosztowało łącznie około 13 milionów złotych. Część z tych środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. To wyjątkowy dzień. Po kilku latach starań, pukania do różnych drzwi, tych ministerialnych, tych samorządowych na różnych szczeblach, gdzie nie zawsze odpowiedzi nas satysfakcjonowały, czasami były na nie. Udało się zrealizować ten projekt wart 13 milionów dzięki wypracowanym zyskom Agencji Rozwoju Regionalnego, ale też pieniądzom z Unii Europejskiej, które pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzisiaj możemy cieszyć się nową przestrzenią dla biznesu,
który będzie się rozwijał. To dobry znak dla Nowej Rudy? Myślę, że tak. Myślę, że już dzięki temu miejscu realizowana jest budowa fabryki katalizatorów w Nowej Rudzie i myślę, że za tym inwestorem, który jest dla nas strategicznym, przyjdą następni. Techno-inkubator Nowa Ruda to ciekawy przykład rewitalizacji terenów górniczych poprzez przekształcenie ich w działalność biznesową. Nowa przestrzeń obecnie czeka na małych przedsiębiorców. W Wałbrzyskiej Palmiarni uruchomiono nową gazową instalację grzewczą. Budowa wartej 5 milionów złotych instalacji rewersyjnych pomp ciepła stanowiła pierwszy etap renowacji i modernizacji całego obiektu. Nowoczesny system grzewczy w Palmiarni to inwestycja na lata. Zaletą rewersyjnych pomp ciepła, które zastosowano w Palmiarni, jest to, że zimą będą dostarczały ciepło, a latem je odprowadzały, zachowując stałą temperaturę przez cały rok, potrzebną do utrzymania egzotycznych roślin znajdujących się w palmiarni. Stan kotłowni, która do tej pory była, zmusił nas do tego, że pierwszym etapem trzeba było wykonać przede wszystkim nowe źródło ciepła. Początkowo rozważaliśmy najróżniejsze koncepcje. Na koniec stanęło na tej koncepcji, która została wybrana właśnie na tych rewersyjnych pompach ciepła. Przede wszystkim z dwóch względów. Jeden to najbardziej ekologiczne urządzenia, jakie w tej chwili są dostępne w technologii, to jest ekologia światowa, to jest na poziomie światowym. Druga rzecz to te urządzenia wszystkie, one mogą zarówno wytwarzać ciepło, jak i chłód. A po renowacji całego obiektu również nam będzie potrzebny chłód do właściwego klimatu, stworzenia właściwego klimatu na tym obiekcie. Czerpiemy ciepło z ziemi, z głębi ziemi, prawda? I wykorzystujemy, nie spalając żadnego paliwa, czyli ani gazu, ani węgla. Przy okazji została tu wyeliminowana kotłownia węglowa, zresztą bardzo stara, która strasznie kopciła i w ogóle nie przystawała do tego miejsca, bo jak to palmiarnia, prawda, a obok taka dymiąca świeczka. Wymiana ogrzewania to pierwszy etap przywracania świetności temu miejscu. Cały proces rewitalizacji zabytkowej palmiarni potrwa 5 lat i wyniesie około 40 milionów złotych. Część środków na renowację palmiarni jest zarezerwowana w długoletniej perspektywie finansowej Wałbrzycha. Pozostałe środki władze miasta chcą pozyskać ze źródeł zewnętrznych oraz hipotecznego leasingu nieruchomości. Już część tych kosztów ponieśliśmy, bo ponad 5 milionów złotych to jest koszt supernowoczesnej kotłowni gazowo-rewersyjnej. Przewidujemy, że cały proces rewitalizacji, a przypominam, że palmiarnia Lubiechowska w Wałbrzychu jest zabytkiem w całości, będzie, myślę, potrzebował, czy będzie obejmował okres 3-4 do 5 lat. Cały czas palmiarnia funkcjonuje, cały czas przyjmuje, można już dzisiaj powiedzieć, rocznie setki tysięcy gości. Musimy ten proces renowacji, rewitalizacji prowadzić niezwykle ostrożnie, w trosce o dobro tego miejsca, jakim są piękne, wspaniałe, egzotyczne rośliny. Ostatni rok pokazał, że palmiarnia przechodzi drugą młodość w porównaniu z liczbą odwiedzających obiekt jeszcze kilka lat temu. Obecnie liczba gości jest imponująca. No, frekwencja jest imponująca w porównaniu z tym, co było jeszcze 2 lata temu, kiedy palmiarnią zarządzała Agencja Nieruchomości Rolnych. Było to na poziomie około 20-25 tysięcy rocznie. W tej chwili w ubiegłym roku mieliśmy 208 tysięcy. W tym roku wygląda na to, że znacznie jeszcze przekroczymy. Choć remonty ciągu ulicy Wrocławskiej nieco nam w tym przeszkadzają, ale my się też cieszymy z tego, że nareszcie będziemy mieli i dobry dojazd i zapewnione jakieś miejsca parkingowe dla palmiarni, więc cierpliwie to znosimy, a turyści i tak mimo tych trudności nas odwiedzają bardzo często. Rewitalizacja palmiarni ma spowodować, że piękny, lecz zaniedbany obiekt z powrotem stanie się wizytówką miasta. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze podpisano deklarację partnerską oraz porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatem kamiennogórskim i powiatem drawskim. Samorządowcy z Drawska zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością na okoliczność podpisania
umowy wymiany partnerskiej między dwoma starostami. Przybliży trochę swój teren, bardzo proszę, starosta Drawski, a serdecznie zapraszam do. Szanowni Państwo, my również bardzo serdecznie witamy. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj możemy tutaj gościć i podpisać porozumienie o współpracy, bo nie ukrywamy, że zależy nam na tym, aby ta współpraca, a przede wszystkim społeczności, nasze małe ojczyzny z sobą współpracowały i rozwijały się też. Podczas wczorajszych rozmów i wcześniejszych ustaliliśmy płaszczyzny, jest ich kilka zbieżnych, że ta współpraca może być owocna i oczywiście na to liczymy. Współpraca partnerska zawarta pomiędzy dwoma powiatami obejmować będzie przede wszystkim uzgodnione przedsięwzięcia zmierzające do umocnienia i rozwoju dobrych stosunków pomiędzy powiatami. Zobowiązano się do rozwijania dwustronnej współpracy partnerskiej i wspierania działań na rzecz współpracy na szczeblu powiatowym obydwu samorządów, a w szczególności wymianę informacji o regionach, ich promocję, rozwój kontaktów gospodarczych pomiędzy przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę między ośrodkami oświaty, kultury i sportu. Przyjacielskie stosunki pomiędzy mieszkańcami powiatu kamiennogórskiego oraz powiatu drawskiego, a także kierując się wzajemnym przejawem woli do współpracy i porozumienia, podpisujemy niniejszą deklarację. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Gratuluję. Gratuluję. Osiemnastego października w Zamku Książ odbyły się obchody 20-lecia Wałbrzyskiego Hospicjum imienia Jana Pawła II. Wałbrzyskie Hospicjum działa od 20 lat. Idea utworzenia hospicjum zrodziła się pod koniec 1992 roku. Dwoje pielęgniarzy, Liliana Łukasik i Marek Karolczak, postanowili utworzyć placówkę, w której udzielane będzie wsparcie osobom u schyłku życia. Lubię to, co robię. Mamy wspaniały zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i cudownych wolontariuszy. Myślę, że bez tych osób to nie udałoby się stworzyć tak dobrego zakładu, który opiekuje się chorymi w tej trudnej chwili, no krótko przed odejściem, trzeba powiedzieć. Zarząd Towarzystwa Opieki Paliatywnej, kolejne, które były zarządy, wspieranie, szukanie pieniędzy. No bo tak jak już kiedyś wspominałem, na pewno to, co daje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest stanowczo za mało. I mieszkańcy Wałbrzycha, czyli zobaczcie Państwo, ile ludzi cudownych, które nam pomagają. Nie byłoby Wałbrzyskiego Hospicjum, gdyby nie ta cała wielka rzesza, którzy wspierają nas w każdej formie, czy to w formie finansowej, czy dobrym słowem. Dzięki Państwu też, czyli dziennikarzom, którzy nam bardzo pomagają, bo to media są tym nośnikiem takim największym i to media też wskazują, co jest ważne i ja chciałem bardzo Państwu też podziękować, no a przede wszystkim swoim koleżankom i kolegom z Hospicjum Wałbrzyskiego, cudowni, wspaniali ludzie, których kocham. W 2006 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego zostało oddane do użytku hospicjum stacjonarne imienia Jana Pawła II. Hospicjum to nie tylko budynek, ale przede wszystkim pracownicy hospicjum, którzy podczas obchodów 20-lecia działalności otrzymali podziękowania od pracowników hospicjum Palium w Poznaniu, przekazane przez profesora Jacka Łuczaka. Jubileuszowa impreza była również okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek aniołów hospicjum osobom, które w szczególny sposób wspierają jego działalność. Laureaci podkreślali, że to nie dla nagród się starali i że zawsze będą robić na rzecz hospicjum, co tylko będą mogli. To jest pomnik przede wszystkim Jana Pawła II. Ja jako prezydent miasta zazwyczaj pomysły budowania takich kamiennych pomników Jana Pawła II nieco odrzucałem, bo mówiłem, że najpiękniejszym pomnikiem dla Jana Pawła II będzie właśnie to hospicjum. No ja bardzo się cieszę, że ono tak dobrze funkcjonuje. Ta decyzja wcale nie była taka łatwa i taka oczywista. Ja dopiero poznawałem, co to tak naprawdę jest opieka paliatywna.
całą zasługę ponoszą ci ludzie, którzy przekonali wtedy władze Wałbrzycha, między innymi mnie, do tego pomysłu. Ja się z tego bardzo cieszę, bo dobrze, że są obiekty, że one są dobrze wyposażone, ale tak naprawdę hospicjum to są ludzie, którzy tam pracują i ja im po prostu bardzo, bardzo dziękuję. Trzymałam tego anioła, który no, przysporzył mi wiele radości, ale też jest dużym wyzwaniem. A dlaczego warto wspierać? Ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że można nie wspierać. Idea jest wielka. Pomagamy ludziom, którzy znajdują się w tym uschyłku swojego życia. Pracownicy hospicjum to są pracownicy pełni poświęcenia, oddania, bardzo opiekuńczy i całą swoją miłość przekazują ludziom, którzy znajdują się w takiej trudnej sytuacji. Tutaj na jednym z materiałów jest napisane, że hospicjum to jest dom w cierpieniu. No i w takim domu ta atmosfera musi być dobra. Żeby była atmosfera dobra, trzeba pomagać. Dlatego nie wyobrażam sobie, że można nie pomagać. A poza tym nasze hospicjum jest takie, wydaje mi się, wyjątkowe. Ja spotykam się z różnymi hospicjami czy przedstawicielami pracującymi w hospicjach w różnych miastach, ale tej atmosfery, jaka w Wałbrzychu, to jakoś nie zawsze dostrzegam. I ten pomnik, który mamy, pomnik Jana Pawła II, taki żywy, no jest wart tego, żeby pomagać. To jest 20 lat. Dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki ludzi, bo to wspaniali, prawdziwi wolontariusze stworzyli to hospicjum 20 lat temu. Później przybrało to na szczęście formę taką dobrze zorganizowaną jak teraz. Mamy piękny obiekt. Trzeba o tym mówić, bo nie każde miasto w Polsce, nawet dużo większe od Wałbrzycha, ma takie hospicjum i tak dobrze funkcjonujące w takich warunkach. Myślę, że warte jest przypomnienia to, że w ubiegłym roku w budżecie partycypacyjnym tą konkurencję o środki publiczne ogólnomiejskie wygrał właśnie projekt rozbudowy hospicjum i podpisałem w ubiegłym tygodniu dokumenty rozpoczynające budowę tego nowego skrzydła. Prawie 2 miliony złotych przeznaczone z publicznych pieniędzy wolą głosujących mieszkańców Wałbrzycha. To też świadczy o tym, jak bardzo ta idea pomocy, ulgi w cierpieniu, pomocy w najtrudniejszym okresie wśród Wałbrzyszan jest akceptowana, jest pielęgnowana i jak bardzo Wałbrzyszanie, wszyscy, myślę, że na tej sali byli przedstawiciele wszystkich środowisk, wspierają tych, którzy swój czas, pasję, energię, umiejętności poświęcają właśnie pracy w hospicjum. A więc cieszmy się, bo powstało. Szanujmy ludzi, którzy tworzyli to hospicjum i dalej je pielęgnują. I cieszmy się, że Wałbrzych ma ośrodek, który się jeszcze będzie rozbudowywał, którym naprawdę na mapie instytucji szpitalnych, publicznych, zdrowotnych możemy się pochwalić. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza sfera działalności ludzi, którzy mogą to robić. Nie ma głębszego sensu w naszych codziennych działaniach jak wspieranie innych, a wspieranie tych najsłabszych to jest najcudowniejsza rzecz. I dlatego też tę ideę przekazuję swoim uczniom w szkole, którą kieruję od 23 lat. I jestem dumna, że mam coraz większe rzesze wolontariuszy właśnie w Zespole Szkół Fundacji wśród gimnazjalistów. A maluchy jak tylko potrafią, wspierają wszystkich tych, którzy są w hospicjum zawsze w okolicach świąt. I od już lat opiekujemy się rodzinami osób, które są osierocone i wspieramy ich w bardzo różny sposób. Jestem zaskoczony mile, że ta praca, którą może nie praca, ale bardziej ta otwartość w pracy, ale również w pomocy finansowej dla hospicjum została dostrzeżona.
Nie po to, myślę, aniołowie, którzy dzisiaj dostali ten zaszczytny tytuł 20-lecia hospicjum, robili to dla tych statuetek, ale niewątpliwie jest to bardzo miły akcent tych uroczystości, że zauważa się osoby, które coś dla takiej wielkiej rzeczy, jakim jest hospicjum, robią. Z okazji 20 urodzin gospodarze imprezy otrzymali życzenia i podziękowania za pracę i wsparcie, jakie niosą swoim podopiecznym, ale i oni mają swoje małe marzenia. Żeby nadal ta placówka się rozwijała, to znaczy, żeby doskonaliła cały czas swoją pracę, żeby ludzie, którzy tutaj tyle lat pracują, dawali sobie radę ze wszystkim, żeby chorzy mniej cierpieli, żeby otaczała nas nadal taka atmosfera wielkiej przyjaźni, wielkiego zrozumienia i żebyśmy mieli szansę dalej mówić o tym, że chorzy są wśród nas i że należy im się cały czas wielki szacunek i żeby ta idea, ta myśl wcielała się po prostu w życie. Wałbrzyskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej niedawno dzięki pomocy darczyńcom odnowiło salę dziennego pobytu dla chorych, a obecnie oczekuje na rozbudowę placówki o kolejne sale. Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego powstała ścieżka edukacyjna z kolorowych jeziorek na Wielką Kopę. Ścieżka powstała dzięki współpracy Nadleśnictwa Kamienna Góra, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Urzędu Gminy Marciszów i dzierżawcy terenu. Urokliwe, kolorowe jeziorka w otoczeniu drzew w jesiennych barwach to jedna z najciekawszych atrakcji Rudawskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1989 roku. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Kamienna Góra, Zespołu Parków Krajobrazowych, Urzędu Gminy Marciszów i dzierżawcy kolorowych jeziorek wokół naturalnej atrakcji turystycznej powstała ścieżka edukacyjna. Jest to niesamowicie urokliwe miejsce, tak na pierwszy rzut oka, prawda? Kolorowe jeziorka to jest sama wartość tutaj w sobie. Ktoś przychodzi i widzi piękną kolorową wodę położoną w pięknym lesie, w pięknym terenie, w górzystym. Dookoła lasy czyste, zdrowe, także samo to jest już ciekawe. Dla ludzi, którzy by chcieli zgłębić tajemnicę, mogą to zrobić pod różnym kątem. Ludzie zainteresowani historią mogą dowiedzieć się z tablic trochę o historii tego terenu, kto był właścicielem, kiedy powstały pierwsze kopalnie, jak zmieniali właśnie własność. Na ścieżce ustawionych zostało 8 tablic stanowiskowych z opisami atrakcyjnych miejsc, zwierząt gospodarki leśnej oraz jedna duża tablica ogólnie informująca o ścieżce. W najbardziej niebezpiecznych miejscach ułożone zostały drewniane kładki. Parki krajobrazowe wydrukowały tablice, Nadleśnictwo Kamienna Góra je oprawiło i przygotowało największą część finansową tej ścieżki, czyli takie kładki, które są przy Błękitnym Jeziorku. W końcu można przejść tam suchą stopą. Wcześniej było to teren piękny, ale tak dosyć ciężko dostępny. I pan wójcik jako tutaj dzierżawca zaoferował swoją pracę. Nie musieliśmy nikomu zlecać tych ciężkich zadań, sam wszystkim się zajął. I dzisiaj fajnie to wygląda, a przede wszystkim teren także jest wizualnie troszeczkę uporządkowany, bo przez lata tutaj narosło różnych dziwnych tablic, oznakowań. Człowiek mógł się poczuć trochę zagłopotany. Dzisiaj jest 8 ładnych, ciekawych, interesujących tablic, estetycznie opracowanych, plus tablica witająca na dole, duża, z mapą. W planie mam jeszcze wydanie małego folderku, który opowie o tych wszystkich rzeczach, który będzie można stąd zabrać sobie na pamiątkę. Realizacja całego projektu kosztowała około 20 tysięcy złotych. To wszystkie informacje w podsumowaniu tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.